Chcesz otworzyć paczkę lub kupić zawodników? Do tego potrzebujesz końców. Znajdziesz je u superkońcy.pl. Zaufany dostawca oferujący również cyfrowe wersje gier na PlayStation 4. Link w opisie, polecam. Cześć siemaneczko, witam was w kolejnym materiale na tym kanale. Dziś zaprezentuję wam 5 angielskich zawodników, którzy moim zdaniem mają realne szanse na to, aby znaleźć się w FIFA 17 jako karty legend. Gotowi? No to bez zbędnego przedłużania lecimy z tematem. Na pierwszy ogień Bobby Charlton, czyli zawodnik, który za Rooneyem ma najwięcej strzelonych bramek dla reprezentacji Anglii, którą reprezentował ponad 100-krotnie. W 1968 zdobył z Manchesterem United Puchar Mistrzów, strzelając w finale 2 gole. Charlton rozegrał w Manchester United 754 mecze i zdobył 249 bramek. Oprócz występów w Manchester United był również przez 2 lata grającym trenerem w Preston North End. W ciągu całej kariery nie dostał ani jednej żółtej kartki. W 1966 roku Charlton został uhonorowany przez France Football złotą piłką. Łącznie udało mu się zdobyć 4 Mistrzostwa Anglii, 1 Puchar Anglii, Puchar Mistrzów, 5-krotnie tarczę dobroczynności i raz z reprezentacją świętować Mistrzostwo Świata. Brian Robson, czołowa postać reprezentacji Anglii i Manchester United w latach 80. Przez 12 lat pełnił funkcję właśnie kapitana Manchesteru. Wyróżniał się dużą wolą walki i zaangażowaniem w grę. W opinii kibiców był zawodnikiem, który sam potrafił odmienić losy meczów. Stanowił przywódcę zespołu narodowego, w którym grali tacy gracze jak Tony Adams, Stuart Pearce, Gary Lineker czy Terry Butcher. Łącznie w karierze klubowej Robson strzelił dokładnie 140 bramek, a dla reprezentacji strzelał 26-krotnie w 90 spotkaniach. David Beckham to z pewnością najbardziej rozpoznawalny piłkarz XXI wieku. Sławę przyniosły mu szczególnie występy w Manchester United oraz Realu Madryt. Łącznie w ponad 500 spotkaniach trafiał do bramki 93 razy. Do najważniejszych sukcesów tego zawodnika należy zdobycie 6 razy Mistrzostwa Anglii, 3 razy Pucharu Anglii, 4 razy zwycięstwo w rozgrywkach o tarcze wspólnoty, a także wygranie Ligi Mistrzów oraz Pucharu Interkontynentalnego. W Realu udało mu się zdobyć Mistrzostwo Hiszpanii oraz Superpuchar Hiszpanii, a w Paris Saint-Germain wywalczyć Mistrzostwo Francji. Do tego doszłoby jeszcze wiele indywidualnych nagród oraz puchary zdobyte za sprawą gry w Lidze Amerykańskiej. Dla reprezentacji strzelał 17 razy w 115 spotkaniach. Przedostatnim zawodnikiem jest Peter Shilton, angielski piłkarz grający na pozycji bramkarza. W latach 1970-1990 reprezentował on Anglię, dla której rozegrał 125 meczów i nadal dzierży rekord pod względem występów w kadrze narodowej. Uczestniczył m.in. w Mistrzostwach Świata w 1982 roku, 1986 oraz 1990. W swojej karierze rozegrał 1390 oficjalnych spotkań, więcej niż jakikolwiek inny piłkarz. Ostatni zawodnik to Paul Scholes, angielski piłkarz występujący na pozycji pomocnika. W młodości i na początku kariery seniorskiej grał jako napastnik. Reprezentował Anglię, wieloletni zawodnik Manchester United, zdobywca Pucharu Europy w 1999 roku i w 2008. Scholes w swojej karierze grał tylko i wyłącznie dla Czerwonych Diabłów, dla których wystąpił w 499 spotkaniach i strzelił 107 bramek. W reprezentacji strzelał 14-krotnie w 66 spotkaniach. Scholes zawsze był widoczny na boisku. No, widać było, że to kreator akcji z krwi i kości. Fantastyczny przegląd pola oraz niebagatelna technika pozwalały na wykonywanie najtrudniejszych zagrań z dziecinną łatwością. Scholes z pewnością zapisał się w pamięci nie tylko kibiców Manchester United, ale wszystkich kibiców na świecie. Mam nadzieję, że ten materiał się wam podobał. Jeśli tak, to oczywiście serdecznie zapraszam i przypominam o zostawieniu łapki w górę, która niesamowicie pomaga mi się rozwijać i po prostu zwiększa zasięg tego filmu, dzięki czemu więcej osób może obejrzeć przyszłe legendy Anglii. Więc mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał. Oczywiście osoby nowe, które mają ochotę być na bieżąco z materiałami, mogą zasubskrybować kanał. To nic nie kosztuje. Tam jest taki czerwony przycisk subskrybuj, wystarczy go nacisnąć. Ja już się tymczasem z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie. I piona.